Witam wszystkich w wideo recenzji Lumia 520, czyli w tym momencie najbardziej budżetowego telefonu od Nokii. No i na sam początek kilka słów o elementach spasowania i samej jakości wykonania. Jak widać tutaj, elementy spasowania są bardzo dobre. Nie ma żadnych szczelin, nic nie odstaje. Nic też nie czeszczy podczas użytkowania telefonu. No i wydaje mi się, że tutaj Nokia zrobiła kawał dobrej roboty. Natomiast jedynym mankamentem, jaki zauważyłem, jest tylna obudowa. To jest plastik dobrej jakości, ale on niestety się bardzo mocno ślizga. Będziemy musieli uważać podczas użytkowania, żeby nam się telefon po prostu nie wyślizgnął z ręki. No bo niestety upadek nawet z takiej wysokości może dla niego się zakończyć niezbyt fajnie. Nokia postanowiła wszystkie swoje przyciski ulokować po prawej stronie obudowy, czyli przycisk głośności, przycisk włączania samego urządzenia oraz przycisk aparatu. U góry znajdziemy wejście na słuchawki, natomiast na dole znalazło się wejście na USB. Z tyłu obudowy oczywiście tradycyjnie będzie aparat i mały głośniczek po prawej stronie u dołu, o których opowiem nieco później. Teraz, skoro już omówiliśmy sobie kwestie wykonania i jakości, to przejdźmy może do ekranu. Ekran, jaki jest zamontowany w Lumia 520, jest to ekran 4-calowy o rozdzielczości 480x800. Jest to całkiem dobra rozdzielczość do tego wymiaru, gdyż tutaj nic nie jest poszczępione, krawędzie są wyraźne wszystkie. Czcionki są czytelne, no i naprawdę ciężko się do czegoś przyczepić, jeśli chodzi o ostrość obrazu. Natomiast sporym mankamentem może się okazać jakość kolorów, gdyż one na pierwszy rzut oka prezentują się całkiem nieźle, ale niestety, jeżeli ktoś sobie je porówna z ekranami z wyższych modeli, no to niestety okaże się, że te barwy są no dość wyblakłe, zwłaszcza jeśli chodzi o czernie. No ale mimo wszystko, jak na telefon z tej półki cenowej, jest nieźle. Nie krytykowałbym go jakoś zbytnio. Telefon pokryty jest szkłem, ale nie jest to szkło chronione Gorilla Glass. Ono chyba tak naprawdę nie ma żadnej specjalnej ochrony, ale też nie jest takie złe, gdyż po 2 tygodniach użytkowania jak do tej pory nie zauważyłem żadnych rys. No i to jest na duży plus dla tego telefonu. No ale niestety prócz zalet no, są też wady. Może niektórzy zauważyli, o właśnie teraz. Telefon się strasznie palcuje. I to jest naprawdę spory problem, bo wystarczy nawet lekko dotknąć tego ekranu i on po prostu, no, zostają ślady na nim i telefon będzie trzeba bardzo często czyścić. Dlatego od razu bym tutaj zalecił naklejenie sobie jakiejś folii, jeżeli ktoś będzie po prostu zainteresowany zakupem tego telefonu. No bo niestety to jest spory problem, takie palcowanie się ekranu. No ale folia, myślę, że powinna rozwiązać cały kłopot. Kilka słów o jakości rozmów. Powiem wam, że telefon no, sprawdza się w 100%, jeśli chodzi o rozmowy. Jakość rozmów jest naprawdę niezła. Głos słychać wyraźnie, nie ma żadnych szumów. No i cóż to dużo mówić, no po prostu bardzo dobry telefon, jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne. Myślę, że tutaj nikt nie będzie miał żadnych zastrzeżeń. SMS-y się pisze tradycyjnie, bym powiedział, klawiaturę jak w każdym Windows Phone. Akurat tutaj nie mam żadnego, ale zobaczmy. No jest nieźle, klawisze się bardzo łatwo naciskają, ciężko się pomylić, jest ok. Wracając do ekranu, zapomniałem wspomnieć, że ekran, który Nokia tutaj zastosowała, jest to super czuły ekran, który można obsługiwać nawet w grubych rękawiczkach. I powiem wam, że
Naprawdę to się sprawdza. Ekran naprawdę reaguje na dotyk nawet w grubszych rękawiczkach. Ja Wam tutaj może rękawiczek nie mam, ale pokażę Wam na przykład zwykłym długopisem, że ten telefon reaguje na taki dotyk. No i to jest na pewno całkiem duży plus. Myślę, że zwłaszcza paniom w długich paznokciach się powinno to spodobać. Ale nie tylko, na przykład w zimie myślę, że to też będzie spore udogodnienie. Jak widać, telefon dość szybko tutaj radzi sobie z przewijaniem. Zastosowany w nim procesor to dwurdzeniowy Snapdragon o częstotliwości taktowania 1 GHz i 512 RAM-u. No jak widać, tutaj jest to w 100% wystarczające. Tutaj nie ma żadnych przycięć, nie ma żadnych lagów. Telefon chodzi szybko, nawet bardzo szybko bym powiedział. A powiem Wam, że specjalnie do testów zapchałem go grami. No i nawet Wam pokażę. Tych gier jest całkiem sporo, a telefon naprawdę radzi sobie w dalszym ciągu, jakby był no po prostu świeży, czyli bez zapchania pamięci. Także no naprawdę duży plus. Jeżeli ktoś się martwił, że telefon może sobie nie radzić podczas dopchanej pamięci, no to tutaj myślę, że rozwiałem jego wątpliwości. Tak samo gry. Nawet te bardziej wymagające chodzą po prostu bardzo przyzwoicie. Testowałem na nim Asfalta 7. No i naprawdę gierka chodzi fajnie. Tam nie było żadnych jakichś specjalnych lagów. Dość płynnie to wszystko chodziło. No także widać, nie potrzeba tutaj żadnych czterech rdzeni, ani żadnych jakichś kosmicznych ramów, żeby telefon płynnie chodził. Potrzebny jest tylko dobrze zoptymalizowany system i naprawdę wszystko będzie hulało nawet na niższych podzespołach. I ten telefon to oczywiście pokazuje w 100%. Cóż więcej mogę dodać, to jest oczywiście Nokia, także jak do każdej Nokii dostajemy pełen pakiet jakichś ekskluzywnych aplikacji, darmowych map, jakichś udogodnień, aplikacji, gier. Także tutaj no na pewno użytkownicy Nokii mają przewagę nad innymi. Tutaj macie jakąś Nokia muzykę, macie Here Maps, Nokia Here Drive Beta, no po prostu pełno tych aplikacji jest i Nokia stale do nich dodaje jakieś dodatki, nowe ulepszenia. Ogólnie jeśli chodzi o takie wsparcie aplikacji, no Nokia jest po prostu dostarcza dość ogromne to wsparcie. Obiecałem, że wspomnę o aparacie. I tak też się teraz stanie. Aparat, jaki zastosowany w tym urządzeniu, posiada rozdzielczość 5 megapikseli. I przy dobrym świetle ten aparat robi naprawdę całkiem przyzwoite zdjęcia. Fajnym dodatkiem jest do niego to, że można ustawić zdjęcia w formacie 16:9, dzięki czemu te zdjęcia wychodzą jeszcze fajniej. No i to jest taki miły dodatek. Niestety tutaj sporą wadą jest brak diody doświetlającej. Telefon po prostu nie posiada żadnego doświetlenia. I on po prostu w nocnych warunkach, czy też w warunkach przy słabym oświetleniu, on sobie po prostu nie radzi. Zdjęcia wychodzą bardzo ciemne, bardzo mało widać szczegółów. No ogólnie nie nadaje się ten telefon do robienia zdjęć po zmroku. Jeśli chodzi o wideo, telefon potrafi kręcić filmy w jakości HD 720p. Oczywiście te filmy nie powalają na łopatki. One są całkiem dobrej jakości, ale widać brak szczegółów. Niektóre obiekty są rozmazane w oddali. No jest to taki, można powiedzieć, aparat dla takich mniej wymagających użytkowników. Bo nic tutaj specjalnego się w nim nie znajduje. Ale swoją funkcję spełnia, czyli tam można nagrać jakiś krótki filmik. Można też zrobić zdjęcie i myślę, że mniej wymagający użytkownicy powinni być nawet z tego zadowoleni. No więc cóż, z takich ciekawostek,
Telefon możemy sobie rozszerzyć o kartę pamięci 64 do 64 GB. Telefon nie posiada żadnej kamerki do wideorozmów, także niestety przez Skype'a raczej nie porozmawiamy. Co ciekawe, nie ma też podświetlenia dolnych przycisków. Być może mi się trafił jakiś taki model testowy, ale tego podświetlenia nie ma w tym modelu. Czyli po prostu nie podświetlają się te przyciski w żaden sposób. Zapomniałem też wspomnieć właśnie o tylnym głośniczku, który no, wydaje się, że jest całkiem dobrej jakości. Ten dźwięk, który się z niego wydobywa, jest dość przyzwoity i myślę, że powinien zaspokoić tutaj raczej większość użytkowników. Wracając do głośniczka, dobrze sobie przypomniałem, zapomniałem Wam pokazać, że telefon również sobie świetnie radzi z odtwarzaniem filmów czy też muzyki. Akurat chciałem film. Tutaj wgrałem jeden odcinek, żeby Wam pokazać, jak sobie radzi z rozdzielczością HD. No nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale telefon daje radę i całkiem przyjemnie się je ogląda. Tutaj oczywiście zapomniałem jeszcze wspomnieć o samej przeglądarce. Tu przeglądarka chodzi bardzo szybko. Strony się ładują, można powiedzieć, błyskawicznie. No to wpiszmy na przykład Meta. Mamy podpowiedź. No i jak widać, strona się załadowała bardzo szybko, a więc do przeglądania internetu również ten telefon się sprawdzi. Także podsumowując, jak na telefon budżetowy, jest naprawdę nieźle. Zarówno możemy sobie na nim oglądać filmy, słuchać muzyki. Ta muzyka jest na dobrych słuchawkach, jest naprawdę całkiem fajnej jakości. Oczywiście te słuchawki, które Nokia dodaje, one nie są rewelacyjne i raczej radziłbym kupno jakichś lepszych. Ale poza tym jakość dźwięku, która się wydobywa na tym telefonie, jest całkiem fajna. Także telefon jako MP3 się sprawdzi. Tak samo jeśli chodzi o oglądanie wideo. No cóż, jak na najbardziej budżetowy telefon Nokii, wydaje się, że jest to całkiem solidny model. Zwłaszcza, że chodzi bardzo płynnie, nie ma tutaj żadnych przycięć. Telefon jest w tym momencie dopchany aplikacjami, programami, grami i naprawdę chodzi dalej świetnie. Telefonu się również bardzo dobrze pisze, bardzo dobrze rozmawia i za tą cenę no, naprawdę można to taki telefonik polecić. Oczywiście są też mankamenty, o których wspominałem, czyli jakość odwzorowania kolorów. Jest też dość słabszy aparat, który nie posiada żadnego doświetlenia, ale myślę, że poza tym telefonik powinien się spodobać większości użytkowników, którzy raczej nie oczekują jakichś wodotrysków od budżetowych telefonów. No i cóż, to tyle, jeżeli chodzi o wideo recenzję i do usłyszenia.